Zatrzymałeś się przed przejściem dla pieszych. Czy masz również obowiązek zatrzymać się przed linią widoczną bezpośrednio za przejściem? O, tutaj słuchajcie, jak najbardziej tak, bo my zatrzymaliśmy pojazd przed przejściem w celu ustąpienia Przepuszczenia. pierwszeństwa, tak, pieszemu, ale nikt nas nie zwolnił z tego obowiązku do bezpośredniego, tam jest bezwzględna linia, bezwzględnego naszego zatrzymania. I zawsze swoim kursantom tłumaczę jedną rzecz, że jeśli będziemy mieli znak stop, tak? I będzie przed nami pięć pojazdów, to powinno być pięć zatrzymań. Co z tego, że ja zatrzymałem się 2 metry, pojazd pojechał i ja mogę już widzę, że nic nie jedzie, tak? Powinienem się zatrzymać, tak? To jest bezwzględne zatrzymanie, jak najbardziej tutaj odpowiedź powinna być, że tak, powinniśmy się zatrzymać, tak?